każdy ma prawo zarabiać ze sztuki, każdy ma prawo ją robić, ponieważ ona jest autoterapią i po prostu ona ma, wiesz, przynieść ludziom szczęście, nie? Ty jesteś, kurwa, od tekstów, jestem od muzyki. Upalmy się, weźmy kwasa, wiesz, Morrison i tego, i zróbmy najlepsze zespół na świecie. Morrison i, wiesz, Manzarek. Yeah. Wiesz, ja też miałem takie po prostu podejście, jeżeli chodzi o, wiesz, o ten cały, wiesz, o ten klimat piractwa, o ten hałas nad piractwem, bo dla mnie to po prostu to była taka druga środka moja, wiesz, jakby przeżyta przez lata doświadczenia, od kiedyśmy po prostu byli złodziejami, jak ta młodzież i kradli, kurwa, na potęgę muzykę, czego nie zauważył Kazik, prawda? Może zapomniał o tym, jako kapitalista, po prostu, wiesz, nie? Że po prostu bogacz, że po prostu, że w latach 80. żeśmy na potęgę kradli, kurwa, muzykę, żeśmy słuchali po prostu, wiesz, Wiernika, żeśmy słuchali, wiesz, Kaczowskiego, nagle po prostu Cave leciał, Nick, powiedzmy, z The Birthday Party, potem leciał Zappa, Skeleton Crew, Tom Cora, wiesz, z Fredem Frittem i człowiek po prostu wszystko nagrywał i się tym, wiesz, karmił po prostu, jak, wiesz, jak dzisiaj młodzież się karmi tym, co jest, a jest tego dużo więcej i po prostu myśmy za to nie zapłacili w sumie. Któryś raz zostali, wychodzę sobie ze sklepu MediaMarkt, gdzie kupiłem 10 płyt, naręcz płyt typu Zapyk, Bifarda, coś tam. I sobie myślę, po co ty, kurwa, to koniu kupiłeś? Przecież to wszystko znasz na pamięć. I nagle stary po prostu skumałem i mi łzy w oczach stanęły, że ja to kupiłem po to, ponieważ ja miałem dług karmiczny. Wobec dzieci tych ludzi. I pomyślałem sobie, kurwa, miałem takie otwarcie. I kupiłem to dlatego, że ja, rozumiesz, tych płyt nie znam. Ja znam, one sobie leżą, jak nie słucham. Ale kupiłem z szacunku do syna Coltrane'a, do syna Dolphiego, do syna Lennona, Shona i Juliana. Ja im płacę za to na tiemy, za to, że się na nich, wiesz, wzrosłem. Jeżeli ktoś mówi, wiesz, takie rzeczy typu, nie widzi sytuacji analogicznej, że dzisiaj są młodzi ludzie, którzy po prostu chcą słuchać za darmo, nie mają kasy, a ty nie masz na tyle po prostu w sobie idealizmu, że powiesz, dzieciaki, dobrze, pożyczam wam, bo was wierzę. I tak Brylu powiedział, okej, zróbcie po prostu sumienie, wiesz, sumienie, wirtualne sumienie, po prostu klikasz po prostu tyle, ile możesz, złotóweczkę, jeżeli masz, nie? Na zasadzie po prostu, żeby na razie, sorry, pożyczyłeś mi, wujku, swoją płytę całą, masz tę płytę, w sieci jest, tak klikam złotówkę, kurwa, żeby pokazać, że jestem okej, po prostu, a za, jakbym miał 4 jak ty, to pójdę i kupię to wszystko, też miał łzy w oczach, że mnie, kurwa, po prostu, wiesz, jakoś tam wzbogaciłeś, nie? Ale po prostu tacy goście, właśnie tam, powiedzmy, nie wiem, no, czy nie wiem, czy co mówi Kukiz, ale powiedzmy tam, wiesz, no, Kazik i Oświta. Nagle zapomnieli o tym po prostu, że byli biedakami, zżynali na potęgę, w tym miejscu po prostu grubymi gośćmi, kurwa, po prostu, wiesz, siedzą sobie po prostu, wiesz, nie, w swoich daczach i tak dalej, mówią, kurwa, złodzieje, ja pierdolę, wiesz, nie, a ja po prostu uważam, stary, po prostu, wiesz, daj tym gościowi szansę, powiedz, pożycz, chłopaku, masz na 20-30, jak będziesz miał po prostu sumienie, to oddasz, jak nie, to twój problem. Ale ja ci daję tę szansę, nie nazywaj się złodziejem, ponieważ jak już go nazywasz złodziejem, to już go upierdalasz, już cię nie lubi za to. A ja po prostu uważam, że trzeba zachować ten margines idealizmu bez świata, nie? Dziękuję. Łatwo jest zostać w Polsce wkurwionym, niezrealizowanym, wiesz, jakimś takim, wiesz, muzykiem, który mówi, kurwa, w Polsce mało ludzi słucha tego śmego. To bzdura, to twoja wina, stary, po prostu. Jeżeli nie masz po prostu tyle w dupie, kurwa, gazu, jeżeli nie masz tyle energii, jeżeli nie masz tyle pomysłu, nie masz tyle miłości do ludzi, to po prostu to siedź w kącie, kurwa, po prostu i, wiesz, i pal jointy, po prostu, wiesz, i gnij. Jeżeli po prostu masz energię, to po prostu zrób coś innego, zdywersyfikuj się po prostu. Wybacz tym ludziom, idź do nich, kurwa, zrób film o nich, zejdź do dołu, wiesz. Ta kultura dzisiaj to jest kultura, która po prostu całkowicie demokratyzuje sztukę, nie? Zobacz, rewolucja, jeżeli chodzi o studia graniowe, jeżeli chodzi po prostu, wiesz, o to, że dostępne są media różne, że ludzie robią jakieś wideoblogi, że piszą, wiesz, jakieś rzeczy, jakieś formy literackie, wiesz, na necie, że media powolutku typu radio, telewizja zaczynają po prostu otoczyć do lamusa, a robi się taka dziwna właśnie ta kultura, demokratyczna kultura obcowania, typu nawet Facebook, nie? Można tego nie lubić. Artysta zjeżdża, wiesz, w dół całkowicie, a po prostu ludzie zwykli stają się po prostu na jego równi, stają się po prostu tym samym, co wiesz, co on. Możesz to nie lubić, ale musisz to po prostu uznać. Co oznacza, że w momencie musisz oddać to, co masz, bo naprawdę, wiesz, ja z przyjemnością oddam to, co mam, ponieważ ja uważam, że ja nie potrzebuję fanów. Ja potrzebuję świadomych ludzi do dyskusji, wiesz. Oczywiście gdzieś jest we mnie część, która mówi, no jestem zajebisty, jestem super, ale tych zajebistych ludzi jest dużo bardzo dookoła. Mnie też niepokoi to, że na Facebooku już jestem nikim, nie? Że muszę powiedzieć cześć, to ja tym, przepraszam bardzo, że was tutaj niepokoję, zrobiłem taki film, może by, no, a wszyscy tam mnie pierdol, za dużo ciebie w mediach jest, a okej. Okay. Czyli to wszystko na fejsie muszę przejść low profile po prostu, bo jest za dużo jest w mediach, a tutaj po prostu jest nowa kultura, która rośnie, gdzie wszyscy równi, stary. Wszyscy piszą, wszyscy malują, wszyscy, wiesz, no, robią filmy i tak będzie, kurwa.
Tak będzie, tak ma być. Dlaczego? Bo sztuka jest dla wszystkich. Czy jest wartościowa, czy nie, nieważne, bo tego nie ocenia Bóg, bo go nie ma. Nie ocenia tego po prostu czterech, kurwa, świetnych, po prostu mędrców, bo ich nie ma, kurwa. Ocenia to tylko po prostu nasze serce, czyli po prostu, wiesz, leczy się sztuka, okej. Różnica jest tylko taka, czy zarabiasz z tego, czy nie, czy jesteś profesjonalistą, czy nie. Jeżeli ktoś chce podział, proszę bardzo, no powiedzmy, ja zarabiam z tego, jestem jednym z tych, powiedzmy, wojowników, kurwa, powiedzmy, wiesz, gdzieś tam, karaluchów właśnie bardziej, wiesz, no, z Wietkongu, którzy po prostu zarabiają z tego, to jest ciężkie bardzo. Ale każdy ma prawo zarabiać ze sztuki, każdy ma prawo ją robić, ponieważ ona jest autoterapią i po prostu ona ma, wiesz, przynieść ludziom szczęście.